Poznanki miasto doznań to dobry slogan dla Poznania. Czy hasło Poznań miasto doznań to dobry slogan dla Poznania? Maciej Balanowski. Kto kocha miasto Poznań? Myślę, że większość z nas. Dokładnie. Slogan to hasło, które sprawia, że dane miejsce jest zapamiętywane. Na pytanie, czy Poznań, miasto doznań, to dobry slogan, odpowiadam, że tak, z trzech podstawowych powodów. Pierwszy powód. Poznań, miasto doznań, to świetne hasło, bo po prostu się rymuje. I dzięki temu łatwiej to zapamiętać. Jak ja to usłyszałem, stwierdziłem, co za kreatywna osoba to wymyśliła. Świetny, sympatyczny, śmieszny rym. Drugi powód. W Poznaniu możemy doświadczyć najwspanialszych rzeczy. Piękna architektura, kolorowe budynki, fantastyczni ludzie, smaczne rogale, ale co najważniejsze, remonty. Co za piękny kontrast, co za doznania. Z drugiej strony estetyczne, a z drugiej strony kulturalne. I trzecie, najważniejsze. Poznań to miasto doznań, bo mamy tutaj wielką dywersyfikację, różnorodność emocji. Był śmieszny rym, był kontrast i właśnie dzięki temu mamy wspaniałe przygody z naszymi przyjaciółmi. Już nie wspomnę o klubach Toastmasters. Reasumując, Poznań to miasto doznań z trzech powodów. Jest to bardzo adekwatne hasło. Rymuje się, mówi o mieście kontrastu i o mieście, w którym możemy przeżyć piękne przygody z fantastycznymi ludźmi. Czy Poznań to miasto doznań? Niewątpliwie tak. A wasze hasła? Co wy powiecie o Poznaniu?